Rajdy mogą być traktowane jako taka wisienka na torcie wieloosobowych gier sieciowych. W domyśle wiążą się z nagrodami większymi niż zazwyczaj, koniecznością kooperacji, arcybossem do pokonania na końcu, no i dziesiątkami godzin świetnej zabawy z ludźmi z Discorda albo jakiegoś Teamspeaka. No i oczywiście, kiedy mówię dziesiątki godzin, mam na myśli te najbardziej wymagające rajdy. Ja jestem FanGotten, a dzisiaj przyjrzymy się najtrudniejszym rajdom. World of Warcraft w swojej 15-letniej historii z pewnością miał na swoim koncie trochę takich, które spędzały sen z powiek szukającym wrażeń ekipom graczy. Rajdy to zresztą jedna z najbardziej charakterystycznych cech MMORPG od Blizzarda. Sam mocno przyczynił się do popularyzacji tego typu aktywności w świadku gier MMO. Wiele z rajdów WoWa zyskało miano kultowych. Ulduar, Onyxia, Siege of Orgrimmar, Naxxramas, można by było wymieniać. Na niektóre z nich gracze z nostalgiczną łezką w oku patrzą przez pryzmat level designu, ogólnego klimatu albo poziomu trudności. It does not matter what vile creatures you summon to the battle. No a Hellfire Citadel z dodatku Warlords of Draenor ma się czym poszczycić. Raid zbierał krwawe żniwo wśród gildii bijących się o ukończenie go na mitycznym poziomie trudności przed innymi. Na graczy czekało 13 bossów do pokonania. Pierwsza na świecie dokonała tego gildia Method, co stało się 16 lipca 2015 roku. Patch wprowadzający raid ukazał się około 3 tygodnie wcześniej, co daje nam pewną perspektywę poziomu trudności. Chyba jeszcze lepszą perspektywę daje liczba nieudanych podejść do poszczególnych bossów, zanim udało się ich powalić na kolana, opublikowana przez jednego z członków Method. Zul'Horak – 180 prób. Manaroth – 121 prób. Archimonde – 472 próby. Z wcześniej wspomnianych 3 tygodni ponoć gildia spędziła około 8 dni na rozpracowywanie samego Archimonda, a surowe dane mówią o 336 godzinach dzielących zabicie pierwszego bossa rajdu i ostatniego. Po co? Cóż, Archimonde dropił fajnego mounta, ale to nic przy prestiżu, glorii i chwale. Tak jak wcześniej wspomniałem, World of Warcraft za sprawą swojej popularności mocno przyczynił się do rozpowszechnienia konceptu raidów wśród gier MMO, ale rzecz jasna nie był to gameplayowy wynalazek autorstwa Blizzarda. W samą genezę nie będziemy teraz głębiej wchodzić, jej korzenie z pewnością sięgają klasycznych RPGów. W każdym razie, jeśli chodzi o torujące drogę MMORPG, nie sposób nie wspomnieć EverQuest'a, jednego z pierwszych komercyjnych gier tego gatunku. Pionierstwo można mu przypisać także w kwestii cholernie ciężkich rajdów. Po jakimś czasie zostały oczywiście znerfione, by dać szansę na udział w zabawie komuś więcej niż jakiemuś promilowi graczy. Niemniej jednak przy pierwszych odsłonach niektóre z nich potrafiły być szalenie brutalne i wymagające nie tylko odpowiedniego przygotowania, ale także nadludzkiej wytrzymałości. Śmiało można opisać w ten sposób Plane of Hate z Inorukiem w roli ostatecznego bossa. To nie mogło być łatwe. Gracze ścierali się z autentycznym bogiem uniwersum EverQuest'a. Pierwsze duże wyzwanie rajdu czekało na uczestników właściwie tuż po przekroczeniu progu instancji, gdzie na graczy szarżowały tłumy monstrów, po drodze zmierzyć się trzeba było także z kilkoma minibossami, patrolami, które z łatwością mogły na grupę ściągnąć uwagę wszystkich mobów w okolicy i mrocznymi elfami widzącymi przez ściany i inne obiekty, co sprawiało, że pojawiały się zupełnie niespodziewanie. Po przedostaniu się do komnaty Inoruka wcale nie można było odetchnąć, nawet po jego zabiciu. Odradzał się w jeszcze potężniejszej postaci. Próby przejścia nierzadko przeradzały się w prawdziwy, całodobowy, 24-godzinny maraton, czasami z planowanymi podmiankami graczy, których organizmy odmawiały posłuszeństwa. Trzeba też pamiętać, że poszczególne spalone podejścia nie obywały się bez sporych kosztów. W EverQuest'cie zgon oznaczał utratę sporej ilości expa, nawet w postaci całych poziomów i części ekwipunku. To był dopiero hardcore. Chyba o podobnym, brutalnym doświadczeniu można mówić w kontekście Pandemonium Wardena, raid bossie z Final Fantasy XI. Po sieci nadal krąży historia 36-osobowej grupy z gildii Beyond the Limitations, która się na niego porwała. Biorąc na tapet nazwę gildii, to prawdziwa ironia losu, bowiem jej członkowie nie byli w stanie ukończyć walki ze względu na zbyt duże wycieńczenie organizmu.
potwór wciąż zmieniał formy, a zabicie jednej z nich zajmowało nawet kilka godzin. Po 18 godzinach nieprzerwanej mordęgi i zbieraniu się na wymioty, dosłownie, jak relacjonował jeden z członków oksywce Sylphet, Beyond the Limitation zdecydowało, że to dobry moment, żeby odpuścić. Zdrowie uczestników znajdowało się w autentycznym stanie zagrożenia. Niemniej jednak dodał, że pokonanie Pandemium Wardena jest do zrobienia, kiedyś tam. W praktyce został pokonany dopiero w 2009 roku, czyli rok później, po małych modyfikacjach. Co prawda został osłabiony, ale należało go zabić w maksymalnie 2 godziny, co wcale nie było dużo prostszym zadaniem. Rajdy to nie tylko domena MMORPGów, znajdziemy je także w takich grach jak The Division 2. Choć w porównaniu do poprzedniej części świat gry jest znacznie bardziej otwarty, to nadal instancjonowane wydarzenia stanowią ważną część rozgrywki. Operation Dark Hour przenosi graczy na lotnisko opanowane przez tajną organizację paramilitarną, Czarny Kieł. Celem jest oczywiście wykurzenie ich i odbicie lokalizacji. To pierwszy rajd wprowadzony do TPS-a Ubisoftu, który jednak przysporzył graczom niemałych problemów. W wersji gry na pecety został pokonany już w 5 godzin od premiery. Sprawa wyglądała jednak nieco inaczej w przypadku graczy konsolowych. Ci powątpiewali, czy w ogóle da się to zrobić, ponosząc porażkę raz za razem. Problemem okazała się specyfika gry na konsoli. Pomijając już fakt, że generalnie myszki i klawiatury pozwalają na większą precyzję, dodatkowych trudności przysparzały bardziej ślamazarne animacje i responsywność, wynikające z niższego klatkarzu w porównaniu do pecetów. Miało to naprawdę duże znaczenie, zwłaszcza w momentach, gdy na ekranie bardzo dużo się działo, a timing konkretnych czynności, takich jak szybkie zmienianie celów ataków, decydował o przetrwaniu całej grupy. Na samym początku praktycznie nikt nie był w stanie przejść nawet pierwszego minibossa, który miał być swoistym testem, czy gracze są odpowiednio wyposażeni i mają wystarczające umiejętności, by brnąć dalej. Dopiero 36 godzin po premierze udało się to zrobić. To świetny przykład tego, jak może różnić się rozgrywka na konsolach i pecetach. Bungie za rajd Last Wish z Destiny 2 otrzymało od społeczności gry aplauz, zarówno za obudowanie go świetną historią, ciekawe mechaniki, frajdę z niego płynącą i poziom trudności. To naprawdę trudne wyzwanie, wymagające od graczy dynamicznej modyfikacji taktyki, by pokonać kolejnych baronów. Finalny boss Riven był w stanie zabić całą drużynę za jednym zamachem, jeśli wojownicy nie przestrzelili 2 z jego 10 oczu. I to nie dowolnych, konkretnych oczu, co wymaga kooperacji z graczem znajdującym się w innym pomieszczeniu. Last Wish znacznie podniosło poprzeczkę, przytłaczająca większość graczy nie mogła nawet myśleć o zapuszczeniu się na tereny śniącego miasta. Rekomendowany poziom był znacznie wyższy w porównaniu do poprzednich odsłon rajdów, co z marszu oznaczało próg wejścia nieosiągalny dla nikogo poza wąskim gronem najlepszych graczy. Rozpracowanie i przejście Last Wish zajęło 19 godzin, czego dokonała grupa Clan Rhythm. To teraz wyobraźcie sobie wyczyszczenie Last Wish w pojedynkę. Dokonał tego gracz o niku Tazus kilka miesięcy później. No cóż, sporą przewagą był teraz już załatany błąd związany z ogromem obrażeń, które była w stanie wykrzesać jedna z subklas Huntera. To wciąż nie tłumaczy jednak wszystkiego. Jakim cudem, biorąc pod uwagę wcześniej wspomnianą konieczność trafienia we właściwą parę oczu, Tazusowi nie można odmówić dedykacji, bo przygotowania trwały długo, ale całość wymagała także niesamowitych pokładów szczęścia. Chociaż część z przedstawionych dzisiaj historii brzmi dosyć drastycznie, tworzy taką magiczną otoczkę, która według mnie jest esencją wieloosobowych sieciowych tytułów. A jaki rajd najbardziej zapadł w pamięć Wam? Czekamy na Wasze odpowiedzi, proszę je przysyłać listownie do redakcji. Możecie też w komentarzu dać znać, bo na dzisiaj to już wszystko. Mówił do Was FanGodTen. Cześć.